Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, w tej świętej chwili gromadzimy się w duchu przed ołtarzem Pana, szukając potężnego wstawiennictwa świętego Jerzego i świętego Sebastiana. Niech łaska Ducha Świętego stąpi na nas, otwierając nasze serca i umysły, abyśmy mogli otrzymać boskie błogosławieństwa, których tak bardzo potrzebujemy. W tym niespokojnym świecie, gdzie siły zła zdają się zdobywać coraz większy teren każdego dnia, gdzie przemoc, niesprawiedliwość i obojętność zagrażają zatarciem światła Ewangelii, często czujemy się słabi i bezbronni. Czujemy się jak małe łódki na wzburzonym morzu, zagrożone falami strachu, wątpliwości i rozpaczy. Ale to właśnie w naszej słabości w pełni objawia się moc Boża, jak przypomina nam apostoł Paweł. Gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. 2 Koryntian 12:10. Tak jak nasi przodkowie szukali pomocy tych dzielnych świętych w czasach udręki, my również zwracamy się do nich, ufając ich mocy wstawiennictwa przed tronem niebieskim. Święty Jerzy i święty Sebastian, chwalebni męczennicy, którzy przelali swoją krew za wiarę, są dla nas latarniami nadziei pośród ciemności tego świata. Ich niezachwiana odwaga w obliczu męczeństwa, ich niezłomna wierność Chrystusowi i ich gorąca miłość do Boga i bliźniego nadal inspirują i wzmacniają wiernych przez wieki. Niech ta modlitwa będzie balsamem dla naszych zranionych dusz, tarczą przeciwko atakom złego i kanałem uzdrowienia dla naszych ciał i zranionych duchów. Niech będzie jak rzeka żywej wody, wypływająca z miłosiernego serca Boga, aby obmyć nasze rany, o nasze siły i przywrócić w nas obraz i podobieństwo Boże, które grzech tak często zaciemnia. Przygotujmy się więc na ten moment komunii z Bogiem, odrzucając ziemskie troski i skupiając nasze myśli na nieskończonym miłosierdziu Boga, objawionym poprzez życie i męczeństwo tych wielkich świętych. Niech przykład świętego Jerzego i świętego Sebastiana zainspiruje nas do życia naszą wiarą z nowym zapałem, stawiając odważnie czoła wyzwaniom naszych czasów i będąc wiernymi świadkami miłości Chrystusa w świecie, który tak bardzo potrzebuje nadziei i odkupienia. Rozpocznijmy naszą modlitwę wspólnie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwalebny święty Jerzy, waleczny wojowniku Boży, którego odwaga w obliczu męczeństwa inspiruje pokolenia wiernych, i szlachetny święty Sebastianie, żołnierzu Chrystusa, którego niezłomna wiara wytrzymała najstraszniejsze próby, zwracamy się do was w tej chwili głębokiej potrzeby. Wasze oddanie sprawie Ewangelii, objawione poprzez najwyższą ofiarę waszego ziemskiego życia, służy nam jako przewodnik wśród burz i wyzwań życia. Wasz przykład przypomina nam, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na unikaniu cierpienia, ale na pozostaniu wiernym Chrystusowi w obliczu przeciwności, ufając, że cierpienia teraźniejsze nie są warte porównania z chwałą, która ma się nam objawić. Rzymian 8:18. Święty Jerzy, Ty, który stawiłeś czoła strasznemu smokowi, symbolowi wszelkiego zła i oszustwa, naucz nas z taką samą determinacją walczyć z siłami ciemności, które zagrażają naszej wierze i wewnętrznemu pokojowi. Niech Twój przykład nieustraszoności wobec niebezpieczeństwa umocni nas w chwilach wątpliwości i słabości. Tak jak dzierżyłeś miecz,
aby bronić uciśnionych i głosić prawdę Ewangelii. Pomóż nam dzierżyć duchowe bronie modlitwy, postu i miłości, aby toczyć dobry bój wiary. Święty Sebastianie, Ty, który znosiłeś strzały prześladowców z godną podziwu stałością, pokaż nam, jak pozostawać niezłomnymi w naszej pobożności, nawet gdy przeciwności zdają się nas przytłaczać. Niech Twoja heroiczna wytrwałość zainspiruje nas do niezachwiania się w obliczu prób, wiedząc, że tak jak Ty, możemy znaleźć siłę w nieskończonej miłości Chrystusa. Naucz nas widzieć w każdym cierpieniu okazję do głębszej jedności z Jezusem ukrzyżowanym, przekształcając nasze bóle w ofiary miłości dla Ojca. O dzielni święci, których pamięć Kościół celebruje z taką czcią, spójrzcie z współczuciem na nas, waszych pokornych sług, którzy codziennie walczą z pokusami i niebezpieczeństwami, które grożą odciągnięciem nas od drogi prawości. W świecie, gdzie moralny relatywizm i hedonizm zwodzą tak wiele serc, potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek waszego wstawiennictwa, aby pozostać wiernymi naukom Chrystusa i Jego Kościoła. Wasza odwaga inspiruje nas, aby nie bać się drwin ani prześladowań z powodu naszej wiary. Wasze oddanie wzmacnia nas, aby opierać się presjom kultury coraz bardziej wrogiej wobec chrześcijańskich wartości. Wasz przykład świętości pokazuje nam drogę do głębszej jedności z Bogiem, przypominając nam, że jesteśmy powołani nie do przeciętności, ale do doskonałości miłości. W tej chwili modlitwy przyjmijcie nasze prośby i przedstawcie je przed tronem Najwyższego, abyśmy dzięki waszemu wstawiennictwu mogli otrzymać łaski, których tak bardzo potrzebujemy. Niech wasze modlitwy, zjednoczone z naszymi, będą jak miła woń kadzidła przed Bogiem, poruszając Jego miłosierne serce i przyciągając na nas, nasze rodziny i nasz naród błogosławieństwa z nieba. Święty Jerzy, który swoją potężną włócznią pokonałeś smoka, symbol wszelkiego zła i ucisku, błagamy Cię w tej chwili. Chroń nas przed wszelkimi widzialnymi i niewidzialnymi niebezpieczeństwami, które na nas czyhają. Tak jak stawiłeś czoła groźbom cesarza Dioklecjana, broniąc prawdy Ewangelii aż do przelania swojej krwi, bądź naszym tarczą przeciwko atakom wroga. W świecie, gdzie siły zła często wydają się triumfować, gdzie kłamstwo jest często bardziej atrakcyjne niż prawda, a egoizm często przewyższa miłość, pilnie potrzebujemy Twojej ochrony i przykładu. Wstawiaj się za nami, abyśmy mogli opierać się pokusom grzechu i pozostawać niezłomnymi w wierze, nawet gdy oznacza to płynięcie pod prąd dominującej kultury. Niech Twoja niebiańska włócznia przeszywa ciemności, które czasami otaczają nasze życie, rozpraszając chmury wątpliwości, strachu i niepokoju. Przebij nią zatwardziałe serca grzechem, otwierając je na przyjęcie zbawiennej łaski Chrystusa. Niech ta włócznia będzie jak promień boskiego światła, oświetlając naszą drogę i ukazując pułapki, które wróg przed nami stawia. Oddal od nas, dzielny wojowniku Chrystusa, siły zła, które dążą do naszej duchowej ruiny. Ochroń nas przed atakami demona, który i jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. 1 Piotra 5:8. Chroń nas przed pokusami ciała, które odciągają nas od drogi świętości, i przed uwodzeniami świata,
które sprawiają, że zapominamy o naszej prawdziwej ojczyźnie w niebie. Okrygenie słodzie nie zlamna tarksa wiery, a bajze trut struzeli z najakasinia i najwiery odbijeli si odnas ni dozie gadziak nas. Niech ta tarcza chroni nas przed oszczerstwami i prześladowaniami, które możemy napotkać z powodu naszej wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Umacniaj nas, abyśmy mogli znosić niesprawiedliwości i niezrozumienia z cierpliwością i miłością, przekształcając je w okazję do duchowego wzrostu i ewangelicznego świadectwa. Wstawiaj się za nami u Pana zastępów, aby dał nam siłę potrzebną do opierania się pokusom i pokonywania przeszkód, które stoją na naszej drodze ku świętości. Niech Duch Święty oblecze nas w zbroję Bożą, opisaną przez apostoła Pawła. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór podstępom diabła. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, Efezjan 6:11-17. Święty Jerzy, Ty, który byłeś prawdziwym żołnierzem Chrystusa, naucz nas dzierżyć duchowe bronie modlitwy, postu i miłości, abyśmy mogli, tak jak Ty, triumfować nad siłami zła. Niech nasza modlitwa będzie stała i gorliwa, nasz post prawdziwym ćwiczeniem samodyscypliny i oderwania od rzeczy materialnych, a nasza miłość autentycznym odzwierciedleniem Bożej miłości w naszym życiu. Niech Twoja ochrona obejmie nasze rodziny, nasze wspólnoty i nasz naród, chroniąc nas przed wszelkim niebezpieczeństwem i prowadząc nas zawsze bliżej miłującego serca Boga. Chroń szczególnie naszą młodzież, tak podatną na uwodzenia kultury, która często promuje wartości sprzeczne z Ewangelią. Umacniaj nasze domy, aby były prawdziwymi sanktuariami miłości, wiary i cnoty, gdzie nowe pokolenia mogą wzrastać w poznaniu i miłości Boga. O święty Jerzy, Ty, który jesteś wzywany jako patron wielu narodów i miast, rozciągnij swoją ochronę nad naszą ojczyzną. Uwolnij nas od plagi przemocy, korupcji i niesprawiedliwości. Inspiruj naszych przywódców, aby rządzili z mądrością, sprawiedliwością i bojaźnią Bożą, zawsze szukając dobra wspólnego ponad interesy własne. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu nasz naród stanie się drogą nadziei i przykładem chrześcijańskiej cnoty dla świata. Święty Sebastianie, szlachetny męczenniku, którego wiara przetrwała najstraszliwsze tortury, zwracamy się do Ciebie z ufnością. Wstawiaj się za naszym uzdrowieniem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Tak jak cudownie przeżyłeś pierwszy atak strzał, pozostając wiernym Chrystusowi nawet w obliczu nieuchronnej śmierci, wyjednaj nam łaskę niezłomnej wiary w obliczu życiowych prób. Twoje życie jest wymownym świadectwem, że miłość do Boga i bliźniego jest silniejsza niż śmierć. Służąc jako oficer gwardii pretorian, ryzykując własne życie, aby pocieszać i umacniać prześladowanych chrześcijan, pokazałeś, że można żyć Ewangelią nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Naucz nas być, jak Ty, odważnymi świadkami Chrystusa w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach i w naszym społeczeństwie. Niech Twój przykład heroicznego oporu da nam siłę do stawienia czoła chorobom, udrękom i cierpieniom, które nas dotykają. Tak jak strzały,
które przeszyły Twoje ciało, nie mogły zachwiać Twojej wiary. Niech próby naszego życia nie oddalają nas od miłości Boga. Pomóż nam zrozumieć, że cierpienia teraźniejsze nie są warte porównania z chwałą, która ma się nam objawić. Rzymian, godzina 8:18. O święty Sebastianie, patronie chorych i obroń przed zarazami, rozciągnij swój płaszcz uzdrowienia nad wszystkimi, którzy cierpią na ciele lub na duszy. W świecie wciąż nękanym przez pandemię, wojny i katastrofy naturalne, Twoje wstawiennictwo jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Błagaj Pana, aby wyciągnął swoją miłosierną rękę nad cierpiącą ludzkością, przynosząc uzdrowienie, pocieszenie i nadzieję wszystkim udręczonym. Niech Twoje potężne wstawiennictwo dosięgnie tronu Najwyższego, przynosząc ulgę tym, którzy cierpią na przewlekłe bóle, pocieszenie tym, którzy walczą z chorobami terminalnymi i nadzieję tym, którzy są pochłonięci depresją i lękiem. Przypomnij nam, że tak jak Chrystus przekształcił narzędzie tortur, jakim był krzyż, w źródło zbawienia, tak nasze cierpienia, złączone z Jego, mogą stać się drogą do odkupienia i duchowego wzrostu. Naucz nas, chwalebny święty, przekształcać nasze cierpienia w ofiarę miłą Bogu, tak jak Ty uczyniłeś, znosząc męczeństwo z niezachwianą ufnością w Bożą miłość. Pomóż nam zrozumieć, że nasze bóle, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, mają wartość odkupieńczą nie tylko dla nas, ale dla całego Kościoła i świata. Niech Twój przykład inspiruje nas do stawiania czoła przeciwnościom z cierpliwością i spokojem, wiedząc, że tak jak strzały nie mogły zniszczyć Twojej wiary, tak nasze próby będą okazją do umocnienia naszej jedności z Chrystusem. Pomóż nam dostrzegać w każdym wyzwaniu szansę na duchowy rozwój, w każdym bólu udział w tajemnicy odkupieńczej Chrystusa, a w każdej chwili słabości okazję do doświadczenia mocy Bożej łaski. Święty Sebastianie, Ty, który pocieszałeś i umacniałeś tylu braci w wierze podczas swojego ziemskiego życia, nadal bądź dla nas wzorem miłości i współczucia, ucząc nas troski o siebie nawzajem z taką samą miłością, jaką Ty okazywałeś. Niech Twój przykład inspiruje nas do bycia pocieszającą obecnością wśród chorych, starszych i wykluczonych w naszym społeczeństwie. Pomóż nam rozpoznać oblicze Chrystusa w każdej cierpiącej osobie, odpowiadając konkretną miłością na potrzeby naszych braci i sióstr. Wstawiaj się za wszystkimi pracownikami służby zdrowia, aby wykonywali swoją szlachetną misję z kompetencją, oddaniem i głębokim szacunkiem dla godności każdego ludzkiego życia. Niech, zainspirowani Twoim przykładem odwagi i poświęcenia, będą narzędziami Bożej miłości i miłosierdzia wobec chorych i ich rodzin. O chwalebny męczenniku, Ty, który stawiłeś czoła śmierci z spokojem i ufnością, wyjednaj nam łaskę przeżywania każdego dnia w obecności Boga, przygotowanych na ostateczne spotkanie z Nim. Uwolnij nas od lęku przed śmiercią i pomóż nam zrozumieć, że jest ona jedynie bramą do życia wiecznego, gdzie Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Apokalipsa 21:4. Święty Jerzy i Święty Sebastianie, zjednoczeni,
wzywamy Waszej potężnej interwencji w tej chwili potrzeby. Tak jak pozostaliście niezłomni przed prześladowcami, pomóżcie nam opierać się atakom zła, które nas otaczają. W świecie, gdzie wiara jest często wyśmiewana, a chrześcijańskie wartości są atakowane, potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek Waszej ochrony i przykładu. Wygnajcie, siłą Waszej świętości, wrogów, którzy nas dręczą, czy to choroby, które dotykają naszych ciał, udręki, które niepokoją nasze umysły, czy pokusy, które grożą odciągnięciem naszych dusz od drogi cnoty. Uwolnijcie nas od ataków złego, który stara się siać niezgodę w naszych rodzinach, podziały w naszych wspólnotach i zniechęcenie w naszych sercach. Wasza stałość w wierze i Wasza niezachwiana miłość do Chrystusa są dla nas jasnym przykładem, jak powinniśmy stawiać czoła przeciwnościom życia. Nauczcie nas pozostawać niezłomnymi w naszej wierze, nawet gdy oznacza to płynięcie pod prąd dominującej kultury. Obyśmy, jak Wy, odważnie świadczyli o Ewangelii we wszystkich środowiskach, będąc ej solą ziemi i światłem świata. Mateusz 5:13-14. O, potężni orędownicy, złamcie kajdany zła, które czasem nas zniewalają, uwalniając nas od wszelkich czarów, przekleństw czy negatywnych wpływów, które mogą wpływać na nasze życie. Uwolnijcie nas od więzów grzechu, nałogów, które nas zniewalają, i urazów, które zatruwają nasze dusze. Niech Wasze wstawiennictwo pomoże nam doświadczyć prawdziwej wolności dzieci Bożych, żyjąc w łasce i radości Ewangelii. Niech Wasze świadectwo wierności Bogu, przypieczętowane Waszą własną krwią, zainspiruje nas do zerwania ze wszystkim, co oddala nas od Bożej miłości. Pomóżcie nam dokonywać odważnych wyborów na rzecz dobra, prawdy i sprawiedliwości, nawet gdy oznacza to osobiste poświęcenia. Obyśmy, jak Wy, woleli podobać się Bogu niż ludziom, zawsze szukając najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Mateusz 6:33. Wstawiajcie się za nami, abyśmy zostali uwolnieni od nałogów, destrukcyjnych zachowań i toksycznych relacji, które niszczą nasz pokój i oddalają nas od Bożego planu dla naszego życia. Pomóżcie nam pielęgnować solidne cnoty, rozwijać zdrowe relacje oparte na chrześcijańskiej miłości i żyć zgodnie z naszą godnością dzieci Bożych. Święty Jerzy i Święty Sebastianie, Wy, którzy stawiliście czoła mocom ciemności i wyszliście zwycięsko, nauczcie nas rozpoznawać pułapki wroga i opierać się mu siłą płynącą z góry. Zdemaskujcie kłamstwa złego, który próbuje nas zwodzić obietnicami łatwego szczęścia i krótkotrwałych przyjemności. Pomóżcie nam rozróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła i dokonywać wyborów, które prowadzą nas do życia wiecznego. Niech Wasza ochrona otoczy nas jak nieprzenikniona zbroja, czyniąc nas niewrażliwymi na strzały złego i niezachwianymi w naszej drodze ku świętości. Przyodziejcie nas w zbroję Bożą opisaną przez apostoła Pawła. Weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, pokonawszy wszystko, wytrwać. Stańcie więc, przepasawszy biodra swoje prawdą i przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Obujcie nogi w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju,
W każdej okazji weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli ugasić wszystkie ogniste pociski złego. Efezjan 6:13-16. Przez zbroję wiary, którą was przyodział, o dzielni święci, chrońcie nasze rodziny i nasze domy przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Tak jak fizyczna zbroja chroni wojownika w bitwach ziemskich, niech duchowa zbroja wiary, nadziei i miłości będzie naszą stałą obroną w tej ziemskiej pielgrzymce. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi sanktuariami miłości, gdzie pielęgnowana jest wiara, żyje się chrześcijańskimi wartościami i codziennie doświadcza się obecności Boga. Chrońcie nasze domy przed wszelką niezgodą, przemocą i podziałem, przekształcając je w prawdziwe sanktuaria, gdzie Boża miłość może rozkwitać i przynosić owoce. Niech nasze rodziny będą szkołami cnoty, gdzie dzieci uczą się kochać Boga i bliźniego, gdzie młodzi znajdują siłę do opierania się pokusom świata, a starcy są szanowani i otaczani miłością i troską. Chrońcie nasze dzieci przed zepsutym wpływem świata, zachowując ich niewinność i pomagając im wzrastać w mądrości i łasce przed Bogiem i ludźmi. Strzeżcie naszą młodzież przed pokusami, które odciągają ich od drogi cnoty, wzmacniając ich, aby podejmowali mądre decyzje i żyli swoją wiarą z entuzjazmem i przekonaniem. Wspierajcie naszych seniorów, chroniąc ich przed samotnością i zapomnieniem, pomagając nam doceniać ich mądrość i doświadczenie. Niech każdy członek naszych rodzin znajdzie w was wzory odwagi, uczciwości i pobożności do naśladowania. Inspirowanie rodziców do bycia prawdziwymi przewodnikami duchowymi dla swoich dzieci, żyjąc autentycznie swoją wiarą i przekazując ją z miłością i cierpliwością. Umacniajcie więzi małżeńskie, aby małżonkowie byli odbiciem wiernej i nierozerwalnej miłości Chrystusa do Jego Kościoła. Przez miecz prawdy, który dzierżyliście z taką odwagą, odcinajcie kłamstwa, które oddalają nas od Boga i naszych bliźnich. Niech ten duchowy miecz, naostrzony Słowem Bożym i wzmocniony świadectwem waszego życia, będzie dla nas narzędziem rozeznania, pomagającym odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu i drogę życia od drogi zguby. Wstawiajcie się za nami, święty Jerzy i święty Sebastianie, abyśmy zawsze byli odważnymi obrońcami prawdy, nawet gdy wymaga to osobistych poświęceń. Dajcie nam odwagę głosić Ewangelię, nie tylko słowami, ale przede wszystkim świadectwem naszego życia. Niech nigdy nie wstydzimy się naszej wiary, ale żyjemy nią z radością i przekonaniem, przyciągając innych do Chrystusa przez nasz przykład. Niech wasz przykład zainspiruje nas do nieustannej walki o sprawiedliwość, pokój i godność wszystkich dzieci Bożych, wiedząc, że tak jak wy, jesteśmy powołani do bycia światłem świata i solą ziemi. Pomóżcie nam być proroczymi głosami w naszym społeczeństwie, potępiając wszystko, co sprzeciwia się Bożemu planowi i głosząc z radością dobrą nowinę o zbawieniu. Wstawiajcie się za naszym Kościołem, aby pozostał wierny swojej misji ewangelizacyjnej, opierając się pokusom relatywizmu i światowości. Wzmacniajcie naszego Ojca Świętego, papieża, naszych biskupów, kapłanów i zakonników, aby prowadzili owczarnię Chrystusa z mądrością, odwagą i świętością.
rozbudzajcie w naszym Kościele święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby nie brakowało robotników w winnicy Pana. O dzielni święci, których życie było wymownym świadectwem przemieniającej mocy miłości Chrystusa, usłyszcie nasz krzyk w tej godzinie potrzeby. Tak jak nie wahaliście się oddać życia za wiarę, wstawiajcie się teraz za nami przed tronem Najwyższego. Niech wasze modlitwy, zjednoczone z naszymi, wznoszą się jak miła woń kadzidła przed Bogiem, osiągając Jego miłosierne serce. Zanieście Panu nasze prośby o ochronę przed niebezpieczeństwami, które nam grożą, nasze błagania o uzdrowienie z chorób, które nas dotykają, i nasze gorące pragnienie uwolnienia od wszystkiego, co przeszkadza nam w pełnym przeżywaniu naszej chrześcijańskiej misji. Niech jasne światło Chrystusa, które tak intensywnie świeciło w waszym życiu, rozproszy wszelką ciemność, która może zaciemniać nasze ścieżki. Oświecajcie nasze umysły, abyśmy mogli rozeznawać wolę Bożą w każdej sytuacji. Wzmacniajcie nasze serca, abyśmy mieli odwagę ją wypełniać. I zapalajcie nasze dusze ogniem Bożej miłości, abyśmy mogli być prawdziwymi narzędziami Jego pokoju na świecie. Niech pokój Chrystusa, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i który pozostawał z wami nawet wśród najstraszniejszych cierpień, panuje w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach. Niech ten boski pokój będzie dla nas balsamem, który leczy wszystkie rany, tarczą, która chroni nas przed wszelkim złem i niewyczerpanym źródłem nadziei i radości, nawet wśród życiowych prób. Święty Jerzy i Święty Sebastianie, niestrudzeni orędownicy przed tronem niebieskim, módlcie się za nami. Niech wasz przykład niezachwianej wierności Bogu, objawiający się poprzez życie pełne bezinteresownej służby i uwieńczone chwalebnym męczeństwem, będzie dla nas stałym źródłem inspiracji i zachęty. Tak jak wytrwaliście w wierze, nawet w obliczu najstraszniejszych prześladowań i tortur, nauczcie nas pozostawać niezłomnymi w naszej oddaniu Chrystusowi i Jego Kościołowi, niezależnie od trudności, jakie napotykamy. Niech wasza odwaga w obliczu męczeństwa zainspiruje nas do stawiania czoła codziennym i większym próbom z pogodą ducha i zaufaniem, wiedząc, że zjednoczeni z Chrystusem jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Wstawiajcie się za nami, dzielni święci, abyśmy byli umocnieni w wierze, niezachwiani w nadziei i żarliwi w miłości. Niech wasz przykład motywuje nas do nieustannego dążenia do świętości w naszym codziennym życiu, przekształcając każdą myśl, słowo i czyn w ofiarę miłą Bogu. Nauczcie nas widzieć w każdym wyzwaniu okazję do duchowego wzrostu, w każdym cierpieniu szansę na głębszą jedność z ukrzyżowanym Chrystusem, a w każdej radości przedsmak wiecznej chwały, która nas czeka. Niech, zainspirowani waszą heroiczną wytrwałością, będziemy także wiernymi świadkami Ewangelii w naszych czasach, niosąc światło Chrystusa do najciemniejszych zakątków naszego społeczeństwa i będąc narzędziami Jego pokoju i miłości dla wszystkich, których spotykamy na naszej drodze. Niech nasze życie będzie, jak wasze, pieśnią chwały dla Boga, żywą proklamacją dobrej nowiny o zbawieniu i nieodpartym zaproszeniem dla innych, by poznali i pokochali Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Królu męczenników i źródło wszelkiej świętości,
za wstawiennictwem Twoich wiernych sług, świętego Jerzego i świętego Sebastiana, błagamy Cię, udziel nam łaski pokonania zła dobrem, tak jak ci dzielni święci triumfowali nad swoimi prześladowcami dzięki niezachwianej wierze i bezgranicznej miłości. Niech ich przykład odwagi i determinacji inspiruje nas do stawiania czoła wyzwaniom naszych czasów z ufnością, wiedząc, że zjednoczeni z Tobą nic nie jest niemożliwe. Umacniaj naszą wiarę, abyśmy, jak święty Jerzy i święty Sebastian, byli gotowi świadczyć o Tobie w każdej sytuacji naszego życia, nawet w obliczu prześladowań i niezrozumienia. Ulecz, Panie, rany naszych ciał, umysłów i dusz balsamem Twojej nieskończonej miłości. Tak jak uzdrawiałeś chorych i pocieszałeś strapionych podczas swojego ziemskiego życia, wyciągnij teraz swoją miłosierną rękę nad nami wszystkimi, którzy wołamy o Twoje miłosierdzie. Dotknij swoją uzdrawiającą mocą tych, którzy cierpią z powodu chorób fizycznych, przynosząc im ulgę i odnowienie. Pociesz tych, którzy są dręczeni przez depresję, lęki lub inne formy cierpienia psychicznego, przynosząc im pokój, który tylko Ty możesz dać. Ulecz rany naszych serc, zwłaszcza te spowodowane przez grzech, urazy i brak przebaczenia. Uwolnij nas od wszelkiego zła, czy to fizycznego, emocjonalnego czy duchowego, i przywróć w nas obraz i podobieństwo Boże, które grzech tak często zaciemnia. Oczyść nasze serca, odnów nasze umysły i umocnij nasze wolę, abyśmy mogli żyć pełnią jako Twoje umiłowane dzieci, odzwierciedlając Twoje światło i Twoją miłość w świecie często naznaczonym ciemnością i nienawiścią. Udziel nam, Panie, za wstawiennictwem świętego Jerzego i świętego Sebastiana, łaski życia jako prawdziwe dzieci światłości, promieniując Twoją obecnością w świecie często zaciemnionym przez grzech i obojętność. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem przemieniającej mocy Twojej miłości, przyciągając innych do Ciebie przez nasze słowa i czyny. Niech nasze myśli, słowa i czyny będą wiernym odzwierciedleniem Twojej nieskończonej miłości, dotykając serc tych, których spotykamy i prowadząc ich bliżej Ciebie. Daj nam mądrość, aby rozeznawać Twoją wolę w każdej sytuacji, odwagę, aby ją bez wahania wypełniać i wytrwałość, aby pozostać wiernymi aż do końca, niezależnie od przeszkód, które możemy napotkać. Umacniaj nas, abyśmy mogli oprzeć się pokusom złego, pokonywać nasze słabości i codziennie wzrastać w świętości. Niech przykład odwagi i wierności świętego Jerzego i świętego Sebastiana zainspiruje nas do przyjęcia naszego krzyża z radością, ufając, że przez niego uczestniczymy w Twoim dziele odkupienia. Naucz nas dostrzegać w każdej próbie okazję do duchowego wzrostu, w każdym wyzwaniu szansę na umocnienie naszej wiary, a w każdym cierpieniu sposób na głębsze zjednoczenie z Tobą. Panie Jezu, Ty, który obiecałeś być z nami aż do końca czasów, pozostań przy nas w każdej chwili naszej ziemskiej wędrówki, prowadząc nas swoim światłem, podtrzymując nas swoją mocą i pocieszając nas swoją miłością. Niech odczuwamy Twoją obecność w każdym oddechu, rozpoznajemy Twoją rękę w każdym wydarzeniu naszego życia i znajdujemy schronienie w Twoim Najświętszym Sercu we wszystkich chwilach, zwłaszcza w tych najtrudniejszych.
Dziewico Mary Jo, Matko Boża i nasza Matko, Ty, która pozostałaś wierna pod krzyżem swojego Syna, naucz nas wytrwać w wierze nawet w najciemniejszych chwilach. Tak jak pocieszałaś i umacniałaś apostołów po wniebowstąpieniu Jezusa, pocieszaj nas i dodawaj nam odwagi w naszej ziemskiej pielgrzymce. Okryj nas swoim ochronnym płaszczem i zawsze prowadź bliżej Jezusa. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny i patronie Kościoła powszechnego, chroń nasze rodziny i nasz Kościół. Niech Twój przykład cichej wiary, oddanej pracy i bezwarunkowej miłości zainspiruje nas do życia naszym powołaniem z wiernością i radością. Wszyscy aniołowie i święci, zwłaszcza ci, którzy oddali życie za miłość do Chrystusa, wstawiajcie się za nami. Niech wasze heroiczne świadectwo dodaje nam odwagi do życia naszą wiarą z przekonaniem i entuzjazmem, gotowi zawsze dawać świadectwo naszej nadziei wszystkim, którzy o to pytają. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego zstąpi na nas i pozostanie na zawsze, chroniąc nas od wszelkiego zła, uzdrawiając nasze choroby i uwalniając nas od wszelkiej opresji. Niech to błogosławieństwo otoczy nas jak płaszcz światła, rozpraszając wszelką ciemność w naszym życiu i uzdalniając nas do bycia prawdziwymi uczniami misjonarzami Chrystusa w naszym świecie. Niech uświęcająca łaska Ducha Świętego odnawia nasze dusze, przekształcając nas coraz bardziej na obraz Chrystusa. Niech ogień Bożej miłości rozpali w naszych sercach gorące pragnienie świętości i niestrudzoną gorliwość o zbawienie dusz. Niech Boża mądrość oświeca nasze umysły, pozwalając nam rozpoznać prawdę pośród zamętu naszych czasów i głosić ją z odwagą i miłością. Niech potężne wstawiennictwo świętego Jerzego i świętego Sebastiana towarzyszy nam każdego dnia naszego życia, inspirując nas do życia z odwagą, wiarą i miłością, aż będziemy mogli zjednoczyć się z nimi w wiecznej chwale nieba. Niech ich przykład chrześcijańskiego heroizmu motywuje nas do stawiania czoła wyzwaniom naszych czasów z taką samą nieustraszonością i zaufaniem do Boga, jakie oni okazywali. Święty Jerzy i święty Sebastianie, módlcie się za nami. Wstawiajcie się za naszymi rodzinami, za naszym narodem i za cały Kościół, abyśmy pozostali wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii, niezależnie od wyzwań, jakie napotykamy. Niech wasz przykład nadal inspiruje pokolenia wiernych do heroicznego życia wiarą, przekształcając świat mocą Bożej miłości. Niech pokój Chrystusa panuje w naszych sercach, światło Chrystusa świeci w naszym życiu, a miłość Chrystusa napędza nas do niestrudzonej służby naszym braciom i siostrom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Niech będziemy posłusznymi narzędziami w rękach Boga, gotowymi do użycia przez Niego w budowaniu Jego Królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju. I niech pewnego dnia, na końcu naszej ziemskiej pielgrzymki, usłyszymy słowa, które z pewnością zostały skierowane do świętego Jerzego i świętego Sebastiana. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach, powierzam ci wiele. Wejdź do radości swego Pana. Mateusz 25, 21. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Święty Jerzy i Święty Sebastianie, módlcie się za nami. W tej chwili Najczystszy Święty pojawia się na Twoim ekranie. Otrzymaj deszcz cudów bezpośrednio od Świętego Józefa, który czeka na Ciebie pełen błogosławieństw. Kliknij i przyjdź razem ze mną cieszyć się tym darem, manifestując pokój i dobro.